159 mieszkań dla polskich rodzin. Są to mieszkania dla tych, którzy nie są jeszcze zdecydowani albo nie mogą mieć mieszkania na własność, nie chcą brać kredytu wieloletniego, natomiast chcą z 30% partycypacją, którą można odzyskać, wprowadzić się do mieszkania, pomieszkać. To mogą być rodziny, które przyjeżdżają dopiero do Opola albo te, które tutaj znalazły pracę. To mogą też być studenci na przykład z nieodległego kampusu Politechniki Opolskiej. Więc jest to atrakcyjna na pewno oferta, tym bardziej, że są to mieszkania z dopłatą do czynszu. Spółka nasza buduje w różnej formule mieszkania na najem, również na sprzedaż, również dla tak zwanego grona specjalistów, które grono określała Rada Miasta, czyli ludzi o rzadkim zawodzie, wreszcie też dla seniorów 100 mieszkań, które zbudowaliśmy na Dambonia, więc jest to efektywna działalność i cieszę się, że tak konsekwentnie budujemy dla mieszkańców potrzebne mieszkania na rynku. Mamy na osiedlu, powstało 159 mieszkań, blisko 130 osób już wyraziło chęć zamieszkania tutaj. To znaczy 100 podpisało umowy najmu, 30 jeszcze musi dopełnić pewnych formalności. Zostaje jeszcze 20 mieszkań wolnych, dostępnych dla wszystkich chętnych. Mieszkania są dostępne w formule wynajmu TBS-owej, czyli każdy z chętnych jest zobowiązany do wpłaty określonej kwoty partycypacji, która wynosi tu akurat na tym osiedlu 2000 zł od metra kwadratowego mieszkania, które by chciał zająć i wynająć. Jeżeli spełnia określone warunki finansowe, to jest nie przekracza określonego poziomu dochodów, no wtedy jest w stanie wpłacić te kwoty, jest w stanie podpisać tą umowę. Umowa jest zawierana na okres 15 lat, bo do tego nas obliguje ustawa. Następnie jest taka możliwość, że tak powiem, jeżeli ktoś jest chętny, przystąpienia do wykupu tego mieszkania po cenach rynkowych, a wpłacone kwoty, które tutaj wnosi na wstępie, są przeliczane, waloryzowane i zaliczane na poczet tego wykupu. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy. To są mieszkania, które są budowane w odpowiedzi na potrzeby właśnie ludzi. Są oczywiście pewne kryteria, które trzeba spełnić i często te mieszkania są właśnie jakby takim pierwszym mieszkaniem, pierwszym takim fundamentem dla rodziny, gdzie można budować swoje przyszłe życie. Natomiast sam anturaż, zagospodarowanie też działek, funkcjonalność tych mieszkań, to się właśnie fajnie wpisuje w ten taki model prorodzinny, który miastu Opole jest bardzo, ale to bardzo bliski.